Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Sandwich TV. Straciłem swój kanał i nie wiemy co dalej. Z Szatkiem się pokłóciłem i to jest koniec tego kanału. Szatek powiem, to jest koniec, tylko ja tutaj na razie jestem, więc... Żartujesz. Siema. No, siema. Jest ze mną Szadek. Siema. To jest kanał Szadek and Fabian, więc witam was moi drodzy po... miesięcznej przerwie, tak, chyba po, nawet dłużej. Po półtora. Ale tak sami, jak jutro wiecie, bądź nie, ja i Przemek mamy jutro zakończenie roku. Myślę, że wrzucimy jutro ten odcinek właśnie w zakończeniu roku. No co mogę powiedzieć, słuchajcie, no... Dla was to będzie dzisiaj już to zakończenie. No, znaczy już po zakończeniu. No tak jak mówię, między nami nie było dobrze pod względem tym, że po prostu straciliśmy jakby tą relację. Takiej, jaką kiedyś mieliśmy. Po prostu... Tak naprawdę to wszystko nas poróżniło od tego, że no ten deskład się zakończył. Po prostu to... Właśnie tak, mieliśmy też poruszyć ten temat, bo... O deskład tak samo można powiedzieć, no koniec. Znaczy, koniec z tym, bo... nie wiemy, znaczy w sensie to się działo za szybko, że tak powiem. Tak, to się po prostu działo za szybko. No, że ty przejmij kamerę, no, bo także... lepiej kamerujesz ode mnie. No, także co mogę powiedzieć? No słuchajcie, no do składu jest na pewno koniec, ale czy to koniec naszej tej przyjaźni? No nie, raczej nie myślenia. Po prostu doszło do takiej sytuacji, gdzie naprawdę osobiście, pokłóciliśmy się. Osobiście możemy przyznać, że nasz kontakt był tyle od zerwania. No dokładnie, bo... i to... Tak, po prostu też... Tak żarliśmy nawzajem. Tak, no dokładnie, po prostu je... Myślałem, że to już taki oficjalny to już koniec, no wiecie, no o co chodzi. Moim zdaniem... I chciałem powiedzieć, że zapraszam do Szatka na kanał na zakazane numery, bo też będzie. Za 4 dni, no. Byłem przy tym, jak nagrywam, że nie byłem, ale... Ale zapuka, tak. Ten info, że no. Generalnie, co mogę powiedzieć? O, siema kasztania, że już tam jest? Dobra, nieważne, po prostu chodzi o to, że... Że po prostu postanowiliśmy się pogodzić, dać sobie jakby tą jedną szansę, ponieważ no też byłem też wkurzony tą sytuacją, po prostu, że to nas jakby poróżniło. I miejmy nadzieję, że po prostu ten kontakt się odnowi. Kasztan, nie przerywaj nam, co ty, nagrywamy odycy na kanał. I też... Może to nie koniec sandwicha na zawsze, ponieważ teraz sandwich tworzy bit. Oczywiście zapraszam na kanał Sandwich Beats, bo tam generalnie też robi sobie bity. No i co, tak jak powiedziałem, kanału, no to nie jest koniec raczej tego kanału. Nie, raczej nie. Staramy się, że tak powiem, utrzymać ten kanał, bo sami wiecie, na przykład prowadzi 3 kanały. Ja prowadzę 2, tylko że jeden straciłem teraz, więc no chyba nie No właśnie, także no... Wolę teraz tak skupić na tym samym, żeby nadal no, też no generalnie mi też przykro, że właśnie Fabian stracił ten kanał, no bo nie oszukujmy się, ale to no było bardzo dziwne to zhakowanie, zwłaszcza, że ten awatar jest bardzo dziwny. Adamo Ada Foundation. No właśnie, ale wiesz co, to jest częstsze hakowanie, ponieważ też DJ Palace miał taką i Dominik Łupicki taką właśnie też takie właśnie zhakowanie też od Cardano Ada Foundation ogółem, no byłem w szoku po prostu jak to się stało, ponieważ no wiem, że też Fabian czasami też miał takie próby hakerstwa właśnie też właśnie w lutym, ale jakoś odzyskał, a teraz no nie odzyskał tego kanału, no mega szkoda. Myślę, że odbudujemy nasz kontakt, przynajmniej tak. Z Przemkiem postaramy się to zrobić. Dokładnie, no wiele też właśnie też byłem tak przez to też, no wiadomo, zły, bo no naprawdę, no nie chciałem... Była taka jedna sytuacja z Łatką. No właśnie i też Fabian się wkurzył i ja się wkurzyłem i po prostu ja mówię i tak sobie mówię, nie, to koniec, nieoficjalny, że wiecie, no po prostu... Też przez te emocje po prostu. Smutne było to, że deskot się tak jakby rozpadł. Tak i przez to też po prostu jakby tak, no nie oszukujmy się, ale gdy, po prostu, nie chcę obrażać Daniela, ale po prostu gdy Scott tak wszedł, no to się tak troszkę diametralnie to wszystko zmieniło, nie? Nie wiem, czy tak można ująć, nie wiem. No także, siema kasztania, powitaj się. No także...
No miejmy nadzieję, że to się wszystko odbuduje po prostu, tak? Mam nadzieję, że... Szadek, może nagramy jakieś odcinki na zapas, wiesz, żeby też... Tak, dokładnie. Wysłać, bo nie wiem, czy w wakacje przyjadę, nie wiem, to jest kwestia jeszcze czasu. Wiecie, o co chodzi, jakby no też byłem zły, że mówię, ła, to koniec, też właśnie, że... A jak to się mówi, że o byle gówno nie trzeba się obrażać. No dokładnie, i o to chodzi, po prostu byliśmy już z Fabianem, no nie oszukujmy się, ale 10 lat się przyjaźnimy i tak naprawdę by było to ciulowo po prostu, żeby to się rozpadło, no właśnie. Ja po prostu generalnie, słuchajcie, myślę, że teraz mam taki pomysł, żeby założyć nowy kanał Fabianowi. Po prostu stworzyć od nowa Sandwicha TV z nowymi, lepszymi filmami. Dobra, tylko jest jeszcze jedna kwestia. No. SQMMA. Tak, dokładnie, ale myślę, że to po odcinku porozmawiam. Poczekaj, na chwilę zrobię cięcie. O, także pogadam o tym później, zrobimy sobie po cięciu. Później sobie porozmawiam jeszcze z Fabianem na ten temat, ale generalnie myślę, żebyśmy stworzyli... Cięciu, tak? Tak. Jak nie wiesz, 6 lipca mija rocznica Cola and Mentos Challenge. Czyja? Co wy na to, żebyśmy zrobili drugą część na kanał Fabiana? Moja? Tak. Rocznica? Twoja. Tak, rocznica. 6 lipca. Ogółem ten kanał, nie ten Cardano Ada Foundation, zauważyłem, że wrzucili, jest wrzucony ten kolejny. Tak, challenge. Dokładnie, też to zauważyłem. W ogóle byłem w szoku, dostałem powiadomienie kolejny też challenge, mówię, co? Nagrałeś film? Mówię, może w końcu ten... A ja tu patrzę, to jest ten nasz stary odcinek w ogóle. No dziwna sprawa. Moim zdaniem po prostu, jak w ogóle popatrzyłem, to ta piosenka, ta Unikat w ogóle, nie? Tak jak patrzyłem na niektóre te powiadomienia, to film... To osunęli te filmy, nie? No także no, grupa akcja po prostu. Też chcemy już zdobyć sobie zaufanie z Fabianem, tak? Bo jakby no przez to też po prostu, jak mówię, nie ufaliśmy sobie... I głupio po prostu wyszło i tyle, bo nie chcę też... W ogóle ci, co, znaczy starsi widzowie może, no, dokładnie, powinni w zimę kojarzyć to miejsce. No właśnie, ferie nagrywaliśmy odcinek Co Dalej, kto nie widział. Nie mów. Zobaczymy teraz test waszej wiedzy, napiszcie w komentarzach, włączymy komentarze, mam nadzieję, że się uda, że to mnie wyłączy, choć może to... Robimy cięcie i mi Fabian powie, co konkretnie chodzi. A, już wiem. Dobra, możecie napisać w komentarzach. To nie chodzi związane z Shadow and Fabian, tylko z kanałem Fabiana już Cardano Ada Foundation, ale... Kto pamięta... miejscówkę, może ludzie bardziej, tam pokaż bramkę. Zobaczcie, to jest to, gdzie tu się coś kręciło fajnego. Także, no też... Wiem, co wam może przypomnieć. No to już powinniście znać. To już na pewno, nie? W ogóle nagrywam to w telefonie Fabiana. Jeszcze muszę dać mu dostęp do kanału, bo nie ma niestety, bo... Znaczy nie wiem, bo wczoraj mnie wylogował z tego konta. Tak, wiesz co, bo zrobiłem... Nie, to już przedtem wylogowało powinno cię, bo hasło dostałem, wiesz... No tak, bo tak, tak. Pamiętasz to, co niby usunęło nam kanał? A tak naprawdę to zachował ten kanał w koszyku, nie? Generalnie po prostu zmieniłem hasło, żeby nikt nie... Ale już teraz ci podam za chwilę. Dobra, więc Fabian to wrzuci. Możemy nagrać filmy na zapas, nie? Żeby, tak. Bo nie wiadomo, czym się w ogóle spotkamy w wakacje, a tak przez wakacje na tym kanale filmów nie może zabraknąć moim widzom. Także będą gry, będą na pewno ten... Po prostu myślę, że dajmy sobie jedną szansę i naprawdę... Pamiętasz, co mieliśmy robić? Maraton z Brawl Stars? No właśnie, maraton miał być w czerwcu. Tego filmiku niestety nie wrzuciłem z tego powodu, że po prostu może doszło do sytuacji, no wiecie sami jakiej. Zresztą, jak nie wiecie, to możecie sobie tam cofnąć materiał. No właśnie, z tą łapką wyszło to w ogóle, o to nieważne, już nie wnikajmy w to. Po prostu pokłóciliśmy się z Przemkiem i tak... No dokładnie, i chcemy po prostu jakby to też naprawić, bo też właśnie też jakby wszyscy myśleli, że to taki oficjalny koniec, bo ja o Q&A mówiłem, że po prostu, bo było jaki mam relację z Sandwichem, no i właśnie powiedziałem, że nie wiem, zobaczymy, może, że to możliwe, że to naprawimy, no także postaramy. Dokładnie, chcemy po prostu, żebyście, no 9 minut zaraz skończymy. Zrobiłem się, że jakieś 9. No, także po prostu
No wyszło ciulowo, tak jak powiedziałem, to wyszło. Także macie w 10 minutach prawie wytłumaczoną całą sytuację. Oficjalnie koniec dyskładu, ale będą filmy po prostu na tym kanale i chcę też, żeby Fabian stworzył nowy kanał Sandwich TV, taki nowy totalnie, żebyśmy... research zrobić. Tak, dokładnie, chcę, żeby sobie po prostu stworzył nowy kanał, ja mu chętnie z tym pomogę. Dzień dobry. Dobry. No, także... No, nieważne po prostu. Nie widzicie mnie pewnie przez słońce na zale. Tak, to jest oficjalnie jakby... Nowy sezon tego kanału. Tak, nowy sezon. Zacznijmy nawet od tego, można powiedzieć. I myślę, że po prostu może nadajmy nową nazwę tego kanału, coś nowego. Możecie proponować w komentarzach. Tylko to od Was zależy, czy byście chcieli. Ale oficjalnie wracamy na pewno z tym kanałem. No i nie bójcie się. To jednak nie koniec. Jeszcze sobie po prostu zrobimy taką sobie... Rzeczy. Tak, zrobimy sobie też na, tam przerwa też nam taka pomogła, bo po prostu to już się nie zerwało. Teraz już jest po egzaminach, koniec szkoły, więc... No właśnie, to możecie już sami widzieć. Oso, come on! No, ja myślę, że to by był koniec tego materiału. Tak, dziękujemy Wam serdecznie. W 11 minutach macie wszystko dokładnie wyjaśnione. O, i zaraz wywali odcinek, także dziękujemy za oglądanie i widzimy się.